Co wydarzy się wkrótce? Wróżba z kart Tarota i Lenormanda. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem wróżka Loelia i zapraszam Was do oglądnięcia całego filmiku, ponieważ jest tu tylko jedna wróżba dzisiaj, bez wyboru, i pokaże nam ta wróżba, jaki jest problem aktualny i co wydarzy się w związku z tym problemem wkrótce. Problem lub temat lub po prostu aktualna sytuacja pokaże nam się w kartach i rozwój tej sytuacji na najbliższe 3 miesiące. Więc pomyślcie sobie ogólnie, co jest dla Was ważne. Wyciągnę karty Tarota. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi na kanale. Kliknijcie subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, by dostawać od YouTube'a powiadomienia o moich codziennych wróżbach. Kochani, również komentujcie, dajcie jakiś znak, tak, tutaj Waszej obecności. Napiszcie komentarz, wyślijcie smajlika, serduszko. Wszystko jest to ważne dla mnie i dla rozwoju kanału. Proszę Was o lajki, proszę Was o aktywność właśnie w tych komentarzach. Na wróżby indywidualne, jeśli chcecie, zapraszam Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Napiszcie mi e-maila i ja wyślę Wam opcję takich wróżb, warunki i umówimy się wtedy na osobisty termin oraz zadacie wtedy swoje pytania odnośnie swoich problemów. Wyślijcie mi też zdjęcia i daty Waszych urodzeń, więc Wasze i partnera, czy dzieci, czy w zależności jakie macie pytanie i ja Wam wtedy powróżę na konkretny termin. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, teraz skupmy się, jaki temat jest ważny obecnie, jaki temat jest ważny obecnie, jaki temat jest ważny obecnie i co wydarzy się wkrótce. Dobrze. W przełożeniu kart, kochani, mamy pazia mieczy, czyli jakąś młodą osobę. Nowa osoba, nowy początek. Zaraz zapalę światło. Nowa osoba, nowy początek. Paź mieczy, osoba młoda, niedojrzała, która jeszcze szuka. Paź mieczy to potrzeba też nauki, doświadczania, poszukiwania, może też jakieś wykształcenie czy jakieś kursy, seminaria, żeby odwiedzić, żeby nabyć nowe wykształcenie, nowe jakieś kwalifikacje, kompetencje. Potrzeba wiedzy, tak? Lub potrzeba jakiegoś doświadczenia. Dobrze, zobaczmy teraz, kochani, jaki temat jest ważny na teraz, na dzień dzisiejszy, na tą chwilę. Dwie buławy. Dwie buławy podjęcia jakiejś decyzji, ponieważ stoicie pomiędzy młotem a kowadłem, czyli podjęcie jakiejś decyzji, dążenie za tą decyzją, tak? Czyli podjęcie decyzji i konsekwencje, tak? Które za tym idą. Dwie buławy, czyli nie wiecie jeszcze jakby w którą stronę pójść. Jesteście na rozdrożu. Szukacie jeszcze właściwej drogi dla siebie. No i ważne jest, by się zdecydować, by podjąć decyzję. Taki jest temat teraz ważny. Zobaczymy, co dopowiedzą karty Tarota. Lenormanda, przepraszam. Tak, tak samo. Kompas. Czyli szukanie drogi, tęsknota za czymś innym, za zmianą, myślenie wieczorami, nocą, być może śnienie nawet o czymś innym, jakieś wiadomości, spełnienie marzeń, ważne jest dla Was. No i tutaj też nie wiecie jakby w którą stronę pójść, tak? Także tutaj jakby taka dwoistość się pokazała aktualnym teraz tematem, problemem. Czekacie na jakieś wiadomości, właśnie na pisma, no i tutaj musicie podjąć jakąś drogę, tak? W kierunku może Waszych marzeń, realizacji. Tak samo to może być oczywiście w jakichś związkach, relacjach emocjonalnych,
Nie wiecie być może, którą drogą pójść, którą sobie wybrać, czy tą relację wybrać, czy być samym na przykład. No i tutaj myślicie bardzo intensywnie rano, i znaczy wieczorem i nocą przede wszystkim, bo księżyc, czyli w osłonie nocy, no i zastanawiacie się, w którą stronę pójść, tak? Jak ma się to rozwinąć. Chcielibyście, by tutaj wejść jakoś głębiej w uczucia i spełnić swoje marzenia. Tutaj się pokazuje spełnienie marzeń również jakimś wątkiem. Zobaczymy, co wydarzy się w tej kwestii wkrótce. Sześć kielichów, kochani. Sześć kielichów, znowu to wspominanie, karta dzieciństwa, wspominanie. Też być może życie iluzją, życie tylko marzeniami, życie jakby w bajce, tak? Także tutaj z tej opcji iluzja, tylko marzenia, tylko życie w sferze marzeń należałoby wyjść. Jeśli się zdecydujecie, to powinniście działać, a nie żyć tylko iluzją, marzeniami, wspomnieniami czy jakimiś planami. Miłość. Karta miłosna mi wypadła. Co wydarzy się wkrótce? Wiadomości. Znowu kostki do gry. Lupa. I bociany. Bociany mówią o dobrej wiadomości, dobrym rozwoju spraw na przyszłość, pozytywności, szansie, nadziei, miłość. Być może w miłości coś się tutaj rozwinie. Dostaniecie jakieś wiadomości, informacje, komunikacja. Tutaj jest uwaga jednak, ponieważ jest jakieś działanie na dwa fronty, nie wiadomo co wybrać i się przyglądnąć tej całej sytuacji, tak? Czyli tutaj przyglądacie się, ważne jest to, by jeśli chodzi o jakieś sprawy miłosne, wiadomości, to proszę się przyglądnąć temu bardzo dokładnie, pod lupę wziąć to wszystko, ponieważ tu ewentualnie może być jakaś gra na dwa fronty, tak? No ale znamionuje tutaj karta Lenormanda dobry rozwój jakiś, no ale nie ukrywam, że jest tutaj też ta karta iluzji, więc proszę nie żyć w iluzji, tylko patrzeć tutaj realnie na sprawy, tak? Wziąć to wszystko pod lupę i myśleć, analizować bardzo racjonalnie, realnie, a nie tylko budować sobie jakieś iluzje. Takie karty na dziś. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia oczywiście już wkrótce.